gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu 70. Ogólnopolskiej Wystawy Gonitw Pocztowych. Dzisiaj rozdamy nagrody zwycięzcom za rok 2021. Rok niewątpliwie bardzo trudny dla Polskiego Związku Hodowców Gonitw Pocztowych, dla zarządów organizujących loty, dla hodowców. Musieliśmy przerwać loty do Mistrzostwa Polski. Zapewniam Państwa, że Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gonitw Pocztowych robi wszystko, aby ten sezon 2021, ten przerwany sezon, już się więcej nie powtórzył. Teraz przejdziemy do dekoracji mistrzów Polski. Proszę kolegę Marka o poprowadzenie ceremonii. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że postaramy się sprawnie poprowadzić z należytą godnością. Mam do Państwa prośbę taką, abyśmy też oklaskami zawsze tych naszych mistrzów honorowali. Zacznijmy od Generalnego Mistrzostwa Polski za sezon 2021 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Do wręczenia nagród proszę pana prezydenta Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, pana Krzysztofa Kawalera oraz pana prezydenta Rumuńskiego Związku Gołębi Mariusza Tundu. Nadmieniam, bardzo proszę panie prezydencie, na scenę. Nadmieniam, że Związek Rumuński jest gospodarzem tegorocznej olimpiady, która się odbędzie w sierpniu. Także pan prezydent tutaj jest jakby czystym gospodarzem tych naszych tegorocznych międzynarodowych wystaw. Zaczynamy od mistrza. Mistrzem w sezonie 2021 w Generalnym Mistrzostwie Polski został Paweł Mędrysa, okręg Kraków. Zapraszamy Pawła. Gratulacje dla pana Pawła. Pierwszy wicemistrzem Marcin i jej Iwona Kubica, okręg Kalisz. Gratulacje dla pani Iwony i pana Marcina. Drugim wicemistrzem Tadeusz i Witold Mocarski, okręg Białystok. Gratulacje dla pana Tadeusza i pana Witolda. Trzech najlepszych hodowców kategorii Generalnej Mistrzostwo Polski. Pierwszy przodownik to Roman Edel, okręg Gdańsk. Gratulacje dla pana Romana. Drugi przodownik Agnieszka i Grzegorz Kos, okręg Opole.
zazwyczaj panie są na drugim miejscu, w tej spółce pan jest na pierwszym. Gratulacje dla pani Agnieszki, pana Grzegorza. Trzeci przodownik, Mieczysław Smoron, okręg Kielce. Gratulacje dla pana Mieczysława. Czwarty przodownik to Zdzisław Ledeman, okręg Gdańsk. Gratulacje dla pana Zdzisława. Piąty przodownik Cezary Hałat, okręg Toruń. Gratulacje dla pana Cezarego. Szósty przodownik to Wiesław Mielczarek, okręg Częstochowa. Gratulacje dla pana Wiesława. Siódmy przodownik to Dariusz i Bartek Kałuski, okręg Biała Podlaska. Gratulacje dla spółki Łukasz Janty Reguła. Mamy teraz pan Bartek Duka. Ósmy przodownik Łukasz i Andrzej Reguła, okręg Bydgoszcz. Gratulacje dla pana Łukasza i Andrzeja. Tutaj zarówno pan Łukasz i Andrzej Reguła, jak i Zenon i Tomasz Wenta z okręgu Gdańsk. To jest ex aequo ósmy przodownik Generalnego Mistrzostwa Polski. Tutaj nie ma dziewiątego, jest ex aequo. Także przepraszam, nie zauważyłem, że tutaj to są identyczne wyniki. Dlatego zapraszam Zenona i Tomasza Wenta, okręg Gdańsk. Również ósmy przodownik. Gratulacje dla pana Zenona i Tomasza. I dziesiąty przodownik. Rejflan Marcin, Klyta Jacek, okręg Częstochowa. Thank you.
To już wszyscy nagrodzeni w kategorii Generalne Mistrzostwo Polski za sezon 2021. Teraz chwila dla fotoreporterów. Pan Krzysztof Kawaler. Mistrzem Polski w kategorii A został Leszek Pielesiak, okręg Opole Południe. Gratulacje dla pana Leszka. Pierwszy wicemistrz Tomasz Rumiński, okręg Toruń. Drugi wicemistrz Jan i Krzysztof Rostek, okręg Lublin. Gratulacje dla pana Jana i pana Krzysztofa. I chwila dla fotoreporterów. Mistrzem Polski w kategorii B został Paweł Mędrysa, okręg Kraków. Gratulacje dla pana Pawła. Pierwszy wicemistrz Włodzimierz Baśko, okręg Biała Podlaska. Gratulacje dla pana Włodzimierza. Drugi wicemistrz to spółka Rafał Pasoń i Andrzej Smerdzyński, okręg Kielce. Chwila dla fotoreporterów. Tadeusz i Witold Mocarski, okręg Białystok. Gratulacje
Gratulacje dla mistrzów Polski w kategorii C. Pierwszy wicemistrzem Adam Wojciech Heinderek, okręg Bielsko-Biała. Gratulacje dla pana Wojciecha. Drugi wicemistrz Tomasz Mastek, okręg Tarnów. Gratulacje dla zwycięzców i chwila dla fotoreportera. Mistrzostwo Polski w kategorii M. Mistrzem Polski został Rafał Hain, okręg Opole. Gratulacje dla pana Rafała. Pierwszy wicemistrz to Ewa i Dariusz Marciszewscy, okręg Kielce. Gratulacje dla pani Ewy i pana Dariusza. Drugi wicemistrz to Cezary Hałat, okręg Toruń. Gratulacje dla zwycięzców i chwila dla fotoreporterów. I został Mariusz i Ola Ankus, okręg Legnica. Gratulacje dla pani Oli i pana Mariusza. Pierwszy wicemistrz Dominik i Mariusz Dobrzański, Biała Podlaska. Gratulacje dla pana Dominika i pana Mariusza. Drugim wicemistrzem został Marek Kopeszko, okręg Białystok.
mamy najlepszych hodowców w kategorii młode. Proszę o chwilę dla fotoreporterów. Gratulacje dla pana Roberta, pierwszy licenik. Tomasz Rumiński, okręg Toruń. Drugi wicemistrz Ryszard Małgorzata Pawłowscy, okręg Wałbrzych. Gratulacje i chwila dla fotoreporterów.